Tragiczne zniknięcie Jowity Zielińskiej nadal pozostaje nierozwiązane, a rodzina i służby nieustannie szukają odpowiedzi na to, co mogło się wydarzyć tego feralnego dnia, kiedy to 30 latka nie wróciła do domu. Policja podała nowy apel o pomoc, zachęcając wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące tego dnia, do zgłaszania się. Jowita Zielińska ostatni raz była widziana 6 lipca 2024 roku, około godziny 13 i 18 setnych, gdy wracała do domu rowerem na trasie Rojewo-Lisiny w gminie Rogowo. Od tego momentu wszelki kontakt z nią urwał się, co spowodowało natychmiastową reakcję rodziny i rozpoczęcie poszukiwań. Jowita jest szczupłą kobietą, ma około 170 cm wzrostu, rude włosy do ramion i zielone oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarne krótkie spodenki i bluzkę w kratkę. Poruszała się na damskim rowerze koloru ciemnozielonego z koszykiem przy sterze. Rodzina i służby apelują do wszystkich, którzy byli świadkami jakichkolwiek zdarzeń na wspomnianej trasie lub zauważyli cokolwiek nietypowego, aby niezwłocznie zgłaszali to odpowiednim organom. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa w odnalezieniu Jowity Zielińskiej i wyjaśnieniu okoliczności jej zniknięcia. Policja zapewnia anonimowość i prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w tej sprawie. Zaginięcie Jowity Zielińskiej budzi ogromne zaniepokojenie wśród jej rodziny, przyjaciół oraz lokalnej społeczności. Rodzina żyje w napięciu od dnia, kiedy Jowita nie wróciła do domu. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy teściów Jowity, z którymi mieszkała i którzy dzielnie wspierają poszukiwania. Tragiczna śmierć męża Jowity, który zmarł na nowotwór zaledwie 10 miesięcy po ślubie, dodatkowo komplikuje emocjonalny kontekst tej sprawy. Teściowa Jowity, w swym apelu opublikowanym na mediach społecznościowych, wzywa Jowitę, aby dała znak życia, jeśli jest to możliwe. W apelu podkreślono, że w poszukiwania zaangażowani są nie tylko funkcjonariusze policji i straży, ale także liczni znajomi oraz ludzie dobrej woli. Apel ma na celu nie tylko dotarcie do Jowity, jeśli jest w stanie odpowiedzieć, ale również zwrócenie uwagi szerszej społeczności, która może posiadać jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Jowity Zielińskiej, Powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić na numer alarmowy. Czas ma kluczowe znaczenie w poszukiwaniach osób zaginionych, a wspólny wysiłek może przyczynić się do szczęśliwego rozwiązania tej trudnej sytuacji. Teściowa Jowity Zielińskiej, pani Małgorzata, w swoim poruszającym apelu na Facebooku Próbuje przekazać zaginionej ważną wiadomość, że niezależnie od okoliczności, rodzina jest gotowa jej pomóc i wspierać ją w każdej sytuacji. Przekaz ten ma na celu nie tylko dotrzeć do Jowity, ale również przekonać ją, że nie musi obawiać się żadnych konsekwencji związanych z kosztami poszukiwań, które już zostały podjęte w celu jej odnalezienia. Apel podkreśla, że dla rodziny najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo Jowity. Oraz że w domu czeka na nią wsparcie i zrozumienie. Pani Małgorzata zachęca Jowitę do dawania jakiegokolwiek znaku życia, czy to przez telefon, czy jakikolwiek inny sposób komunikacji, który potwierdzi, że Jowita jest cała i zdrowa. To ważne, by przekazać jej, że rodzina i bliscy są gotowi przyjechać po nią w dowolne miejsce, by tylko mogli mieć pewność, że nic złego jej się nie stało. Osoby trzecie. Które mogłyby mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Jowity, są również proszone o kontakt z policją pod numerem 112 lub 47 753 92 00. Każda informacja, nawet ta, która może wydawać się nieistotna, może być kluczowa w odnalezieniu Jowity i zapewnieniu jej bezpiecznego powrotu do domu. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie, że Jowita wróci do swojej rodziny która z niecierpliwością na nią czeka.